W dzisiejszym klubotygodniku o tym, że wybory w czasach epidemii muszą się odbyć. Wszyscy inni przesunęli swoje wybory. Przesunęli je na czas, kiedy będzie bezpiecznie, kiedy epidemia nie będzie zagrażać zdrowiu i życiu głosujących. A tutaj musiały się odbyć i to nawet za cenę obrazków, które szybko obiegły cały świat. Tych kilkuset metrowych kolejek, ludzi w maskach, którzy nawet po 2 godziny czekali, żeby oddać głos. No a wszystko przez to, że miało być 180 komisji w całym mieście, a ze względu na brak chętnych udało się zorganizować zaledwie 5. To nie jest jakiś futurystyczny obraz polskich wyborów w maju, a obraz rzeczywistych wyborów, które odbyły się 7 kwietnia w amerykańskim stanie Wisconsin. Od lutego tego roku w Stanach trwają prawybory. W wielu stanach przy okazji epidemii zdecydowano o opóźnieniu terminu głosowania, no właśnie, ze względów bezpieczeństwa, żeby niepotrzebnie nie narażać zdrowia głosujących. Tymczasem w Wisconsin bardzo długo panował konsensus pomiędzy demokratycznym gubernatorem Tonym Iversem a większością republikańską w legislaturze, że głosowania nie należy przesuwać, że ono powinno się odbyć dokładnie w tej dacie, w której miało się odbyć wcześniej. Potem jednak epidemia w Stanach zaczęła się zaostrzać i gubernator Ivers poczuł wątpliwości. Zaczął proponować, że może należałoby jednak wzorem innych stanów przesunąć głosowanie i nawet odbyć je tylko w formie korespondencyjnej, za pomocą poczty. Takie rozwiązanie zgłosił do legislatury, w której większość mają republikanie, i ta legislatura rzeczywiście się zebrała na 1 minutę. Po czym sesja została zamknięta, oczywiście bez głosowania projektu Tonego Iversa. Republikanie chcieli, żeby głosowanie pozostało na miejscu. Na to z kolei nie mógł się zgodzić gubernator i postanowił działać samodzielnie. Wydał rozporządzenie przesuwające wybory w czasie. Republikanie również na to nie mogli się zgodzić, więc podali go do sądu. I już wkrótce Sąd Najwyższy stanu Wisconsin, w którym większość mają konserwatyści, zadecydował, że gubernator nie ma uprawnień, by samodzielnie przesunąć datę głosowania. Jeszcze chwilę później Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych tym razem zadecydował, że wybory w Wisconsin nie mogą się odbyć wyłącznie korespondencyjnie. Widać, że zarówno republikańscy politycy, jak i konserwatywni sędziowie włożyli bardzo dużo wysiłku w to, żeby wybory w Wisconsin po pierwsze odbyły się w terminie wcześniej wybranym, a po drugie w takiej formie, w jakiej miały się odbyć. Powstaje więc pytanie, dlaczego? A dzieje się tak dlatego, że stan Wisconsin w wyborach listopadowych, prezydenckich wyborach, które się w tym roku w Stanach odbędą, będzie odgrywał kluczową rolę. Będzie tak zwanym swing state. To znaczy, że do końca nikt nie będzie wiedział, czy wygrają republikanie czy demokraci, bo różnice głosów, które pozwalają na sukces w tym stanie, są naprawdę niewielkie. W 2016 roku Donald Trump wygrał Wisconsin o 20 tysięcy głosów. 2 lata później Tony Evers, walcząc o urząd gubernatora, potrzebował 30 tysięcy głosów, żeby pokonać swojego republikańskiego przeciwnika. W związku z tym bardzo niewielkie zmiany w procedurze głosowania mogą oznaczać, że wynik w tym stanie będzie kompletnie inny. Dlatego obydwie strony będą starały się utrzymać obecny model nawet za cenę gry na pograniczu faulu. Przykłady? Kiedy w 2018 Evers wygrał wyścig o fotel gubernatora, republikanie dosłownie za 5:12, wykorzystując swoją większość w legislatywie stanowej, postanowili zmienić uprawnienia gubernatora, znacznie je okroić, po to, żeby Evers miał mniejsze pole manewru. Drugie rozporządzenie, które wtedy wprowadzili, postanowili uzależnić możliwość oddania głosu w wyborach od posiadania potwierdzenia zameldowania. W Stanach Zjednoczonych nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego, w związku z czym nawet 50 milionów obywateli takiego dokumentu nie posiada. No i dlatego część stanów wprowadziła przepis mówiący o tym, że każdy, kto chce oddać głos, potrzebuje dokumentu potwierdzającego, gdzie mieszka, no po to, żeby potencjalnie uniknąć fałszerstw wyborczych. Problem z tym przepisem jest taki, że uderza on przede wszystkim w Afroamerykanów, którzy o wiele częściej doświadczają eksmisji, w związku z czym o wiele trudniej im taki dokument uzyskać. Podobnie ma się rzecz z głosowaniem pocztowym. Tutaj również republikanie obawiają się, że wprowadzenie tego rodzaju głosowania spowoduje trwałą przewagę demokratów. A to dlatego, że na przykład głosowanie pocztowe, ze względu na to, że jest łatwiejsze, zachęci do głosowania inne grupy wyborców, na przykład wyborców młodszych. A wyborcy młodsi statystycznie chętnie głosują na demokratów. Dlatego lepiej z perspektywy republikanów takiej zmiany uniknąć.
Gra zresztą toczy się nie tylko o Wisconsin, toczy się tak naprawdę o cały kraj. Stany Zjednoczone mają bardzo zróżnicowany system wyborczy, ponieważ nie jest on odgórnie narzucony. Często o szczegółach tego systemu decydują poszczególne stany albo nawet hrabstwa. No i w związku z tym, o ile w całym kraju mamy coś, co nazywa się wczesnym głosowaniem dla tych, którzy nie mogą wziąć udziału w głosowaniu w dniu wyborów, to różnie to wygląda w różnych stanach. Część zezwala już od dawna na głosowanie pocztowe, część pozwala na pojawienie się w lokalu wyborczym kilka dni przed datą właściwych wyborów. No ale to też nie jest koniec komplikacji, bo w niektórych stanach można ten wcześniejszy głos oddać bez żadnego szczególnego powodu. Inne z kolei domagają się szczególnego usprawiedliwienia, dlaczego obywatel nie mógł głosować w konkretnie wyznaczonej dacie wyborów. Zatem wydawałoby się rozsądne ujednolicenie tych przepisów na cały kraj i mało tego, wielu ekspertów to właśnie postuluje. Tylko że taka zmiana, która pozornie wydaje się racjonalnym dostosowaniem procedury do istniejących okoliczności, uderza w system, w który obydwie machiny partyjne inwestowały od lat, budując bazy wyborców, ich profile, zamawiając kolejne badania, skrupulatnie licząc swoje szanse, nawet manipulując granicami okręgów wyborczych tak, żeby zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo. Gruntowna zmiana sposobu głosowania uderzy we wszystkie te kalkulacje i przekreśli wszystkie badania, bo będzie oznaczało, że frekwencja będzie inna, demografia wyborców będzie inna i w związku z tym rozstrzygnięcia mogą być o wiele inne od tych, na które wszyscy do tej pory liczyli. To dlatego prezydent Trump tak radykalnie wypowiada się przeciwko głosowaniu pocztowemu, mówiąc, że może ono prowadzić do bardzo złych rzeczy, bo ludzie na przykład będą oszukiwać. To dlatego w walce o prawybory w Wisconsin republikanie sięgnęli po naprawdę ostry arsenał, włącznie z zaangażowaniem w spór Sądu Najwyższego. Bo prawybory w Wisconsin mogły przesądzić o tym, jaki precedens wpłynąłby na ostateczne listopadowe wybory prezydenckie. A te, niezależnie od epidemii, odbędą się na pewno. Amerykańskie prawo stanowi, że wybory prezydenckie odbywają się zawsze w pierwszy wtorek po pierwszym poniedziałku listopada. Ten dosyć oryginalny zapis znajduje się w ustawie z 1845 roku, więc można powiedzieć, że jest to rzecz mocno zakorzeniona w amerykańskiej tradycji. I owszem, można by sobie wyobrazić, że ktoś tę ustawę zmienia i to mimo tego, że w Izbie Reprezentantów większość mają demokraci, w Senacie większość republikanie. Można sobie wyobrazić, że taka zmieniona ustawa zostaje w ekspresowym tempie podpisana przez prezydenta Trumpa i nawet, że żaden z amerykańskich sądów nie decyduje się zakwestionować tego nowego rozwiązania prawnego, a przecież w amerykańskim systemie rozstrzygnięcie sądu byłoby ostateczne, zwłaszcza rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. Problem jest inny. Prawo amerykańskie stanowi, że kadencja nowego prezydenta albo starego prezydenta, w tym wypadku byłaby to druga kadencja, zaczyna się 20 stycznia i ten zapis znajduje się w Konstytucji. Ta natomiast przez ostatnie 230 lat niemalże została zmieniona zaledwie 27 razy, a jeżeli odjąć od tego tak zwaną kartę praw, to zaledwie 17 razy. W tak krótkim czasie, jaki pozostał do wyborów, taka zmiana jest po prostu niemożliwa. Dlatego już dziś można z 99% pewnością powiedzieć, że amerykańskie wybory się odbędą. Zatem inaczej niż w Polsce, przesunięcie daty głosowania w Stanach Zjednoczonych jest w zasadzie niewykonalne. Tak jak w Polsce, również w Stanach toczą się rozmowy o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym, w którym Amerykanie mają o wiele większe doświadczenie, ale ze względu na polityczny spór być może i tam nie uda się powszechnego głosowania korespondencyjnego wprowadzić. Ten przykład pokazuje również dobrze, że znalezienie formuły przesunięcia daty głosowania i przeprowadzenia go w czasach epidemii to nie tylko kwestia znalezienia środków technicznych, które zapewnią obywatelom bezpieczeństwo i odpowiedniej ścieżki prawnej, ale także twarda polityczna walka, bo każde przesunięcie w systemie komuś daje korzyści, a komuś przynosi straty. Tak w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce.